Kara dla urzędasa, prokurator jest urzędasem, powinna być taka, jak jego pomyłka. Czyli teraz w ogóle bym się. Będąc sędzią, nie zastanawiał sekundy, tylko wsadziłbym tego prokuratora na 18 lat do więzienia od razu. 18 od... lat młody człowiek trafia no, na w zasadzie większą część swojego życia. No dobrze, ale to przecież tego czasu nikt nie wróci temu człowiekowi. Nie, wróci. nie został ukarany ten, kto popełnił straszliwą zbrodnię, więc w pewnym sensie ukarani są też najbliżsi tej dziewczyny, która została zamordowana. Płacić, płacić, płacić. No, moim zdaniem państwo polskie po prostu powinno zapłacić temu człowiekowi odszkodowanie. Już poza tym, że ten prokurator co to zrobił, to faktycznie powinien iść tam, gdzie spędził. Nie ma to odszkodowanie, odszkodowanie, forsa takich spraw nie załatwia, trochę pomaga być może w różnych rzeczach. Natomiast y, musi się zdarzyć sprawiedliwość. Wtedy ludzie czują się uspokojeni wewnętrznie gdyby ten człowiek po 18 latach wyszedł dostał jakieś odszkodowanie ale przede wszystkim zobaczył że zdarzyła się sprawiedliwość że ten prokurator poszedł odsiedział 18 lat za karę za jego 18 lat a potem jeszcze odsiedział następny wyrok za te przestępstwa których dokonał bo prokurator Albo przekroczył uprawnienia, albo nie dopełnił obowiązków, albo kolaborował z tym przestępcą, nie wiemy jeszcze dokładnie. Więc 18 lat to jest odszkodowanie. Więzienia dla prokuratora i sędziego, który dopuścili się tego wszystkiego, wszyscy na 18 lat, to jest odszkodowanie moralne i psychiczne dla tego biednego człowieka. Poza finansami. A ja jestem tylko ciekaw, ilu jeszcze takich ludzi jest w więzieniach w Polsce w wyniku tego rodzaju błędów?